Góry Rodowej. Wydaje mi się, że ryzyko leży poniżej, czy innymi słowy w poziomie zatrudnienia, w poziomie dzietności i w pewnych regulacjach, które zezwalają na to, żeby KRUS funkcjonował tak, jak funkcjonuje. Bo chyba nie jest ogromnym zaskoczeniem dla nas wszystkich, że te same kobiety, które mają poziom dzietności w Polsce poniżej poziomu zastąpienia, wyjeżdżając do Wielkiej Brytanii, więcej niż podwajają, prawie potrajają ten współczynnik. Gdybyśmy wzięli też pod uwagę, ile osób w sile wieku nie pracuje, a mogłoby pracować, czy powinno by pracować, to też będziemy rozumieli, z czego się te deficyty ZUS-owskie wezmą. Jeżeli weźmiemy pod uwagę brak wsparcia dla małych i mikroprzedsiębiorstw, które według badań Kaufman Foundation w Stanach Zjednoczonych, akurat tutaj mam najlepsze dane, ale podejrzewam, że gdyby ktoś takie badania zrobił w Polsce, to pewnie wyglądałoby tak samo. Podobno w Stanach Zjednoczonych mikroprzedsiębiorstwa, które zatrudniają do, nie wiem, 5-10 osób, zatrudniają w rytmie 20% rocznie. Natomiast duże przedsiębiorstwa, które zatrudniają około 250-500 osób, zatrudniają w rytmie 1,3. A wszystkie ogromne korporacje redukują etaty, co jest naturalne, tak? Technologia, postęp i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wydaje mi się, że gdyby w Polsce ktoś w ministerstwie, niekoniecznie pana oczywiście, zajął się wspieraniem przedsiębiorczości, to wtedy być może te problemy, które są, stanowią ryzyko samo w sobie, zostałyby w jakiś sposób zmitygowane.